Skok wzwyż, różnobarwna papuszka czy jeżdżenie na łyżwach? Czy z czymś się Państwu te zwroty kojarzą? Powinny. Są żywcem wzięte od polonistów, którzy wielu z nas katowali nimi podczas dyktant. I pewnie wyszło to nam na dobre. Ale co jeśli język polski nie jest naszym językiem ojczystym, to próba bezbłędnego ich zapisania już nie jest taka łatwa. Zwłaszcza jeśli robią to uczniowie podstawówki i to ci pochodzący z Ukrainy. Jak sami przyznają, dobrze się przy tym bawili, o czym przekonała się Magda Sincewicz. Dla jednego łatwe, dla innego trudne. Mimo, że tu zdania są podzielone, to łączy ich jedno – chęć dobrej zabawy. A wraz z nią przychodzi coś znacznie ważniejszego – nauka, także ta polegająca na integracji. To było trochę trudnie, bo dla mnie to było trochę za szybko, ale tak, to było bardzo ładnie. Myślałam, że będzie trudno, ale okazało się łatwiej. Tak jest łatwiej do zrozumienia, a także przyzwyczajenie się. Bo tak ty chociażby przyzwyczajasz swoje ręki do pisania. Był całkiem spokój, jest dobra. Dyktant jest fajny. Prócz tego, że jest fajne, to ma za zadanie uświadomić młodym to, co jest w życiu ważne. Tak naprawdę przede wszystkim, żeby ludzie nie zapominali o miłości jakiejś, nie? O współpracy, bo słuchając innych, a nie robiąc nic dobrego, to można zapomnieć, co jest miłość, nie? Po prostu i współpraca. A tej podczas dyktanda nie zabrakło. I nie chodzi tu o zaglądanie przez ramię kolegi, który popełnia mniej błędów, a o podejście z sercem i zrozumieniem do tego, że ktoś może potrzebuje więcej czasu na to, by odnaleźć się w trudnej sytuacji. Bardzo się cieszę, że była okazja sprawdzić, jakie osiągnęliśmy wyniki, jeśli chodzi o przełamanie tych pierwszych trudności, z jakimi dzieci ukraińskie musiały się niestety zderzyć. I choć zderzenie było nagłe i brutalne, to zdaje się, że z dnia na dzień uczą się żyć na nowo. Jest to bardzo duży problem, rzecz, której należy poświęcić dużo uwagi, żeby wszyscy w tej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji, mogli się odnaleźć i czuć się komfortowo i bezpiecznie. Tak dzieci ukraińskie, jak i polskie. Ta integracja w dwie strony jest bardzo ważna. No i nad tym bardzo mocno pracujemy. Dyktando to zapowiedź dalszych działań, które będą prowadzone przez Strefę Integracji Polsko-Ukraiński Pokój. Pierwsze zajęcia odbędą się już w przyszłym tygodniu przy ulicy Dworcowej w Katowicach.